Myślę, że każdy z nas powinien sobie uświadomić, że nasze życie kogoś uwielbia, kogoś chwali, kogoś sławi. Myślę, że we wszystkim, co robimy, komuś albo czemuś oddajemy cześć, że żyjemy w poszukiwaniu chwały. Nie ma ludzi religijnych i niereligijnych. Każdy z nas bierze udział w jakimś kulcie. Teraz jesteśmy w okresie świątecznym, przedświątecznym. Każda osoba, każda rodzina składa komuś hołd. Nie tylko chrześcijanie, którzy deklarują, że ten hołd składają Jezusowi. Każdy ma obiekt swojego uwielbienia. Może obiektem uwielbienia jest rodzina, dobry czas razem, może rozrywka, zaspokojenie jakichś moich potrzeb na tej płaszczyźnie, może kultem moim jest, czy obiektem mojego kultu będzie to, żeby, nie wiem, nadrobić wszystkie filmy i seriale z tego roku, albo jakieś gry, które jeszcze ma nie zagrane. Może jedzenie będzie obiektem mojego kultu, może tradycje, może bogactwo prezentów. Ale nie tylko w tym okresie Bożego Narodzenia, widzimy to codziennie. Teraz nawet na żywo mamy tego przykład. Mistrzostwa Świata to pokazują. Obiektem kultu może być 11 mężczyzn, którzy biegają za piłką po boisku. No może tak być. Albo historia jednego, który zaczynał od zera, ale na końcu doszedł do bohatera i tak nas to chwyta za serce. Albo jakaś afera, czy te 30 milionów, czy 50 i czy powinien ich przyjmować, czy nie. W naszej codzienności, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to nie ma się czym przejmować. W naszej codzienności też oddajemy czemuś chwałę. Pięknym przedmiotom, które chcemy posiadać, naszym osiągnięciom, naszym relacjom, może bezpieczeństwu, które uważamy, że będziemy mieli wtedy, kiedy będzie wszystko poukładane. Jesteśmy istotami stworzonymi do uwielbienia i niestety bardzo często obiekt naszego uwielbienia jest niewłaściwy. Czcimy coś znikomego, nieistotnego, ulotnego. I tak naprawdę najbardziej naturalne jest to, jeśli poznajemy ludzką naturę, że oddajemy chwałę sobie. Myślimy o sobie, żyjemy dla siebie. Na ołtarzu naszego życia sobie chcemy złożyć ofiarę. Uwielbiamy nasze plany, uwielbiamy nasze osiągnięcia, uwielbiamy nasze sukcesy. I nawet ci z nas, którzy mają niską samoocenę i myślą sobie, że ten temat ich w ogóle nie dotyczy, to zazwyczaj myśląc o sobie niewiele, czy myśląc o sobie w kategoriach złych, myślą o sobie za dużo i uwielbią w ten sposób i tak czy siak siebie. Czytamy dzisiaj Ewangelię Jana, najpóźniejszą spośród czterech Ewangelii. Napisana ona przez jednego z apostołów, szczególnie bliskiego Jezusowi. I Jan pisze w swojej Ewangelii, dlaczego ją napisał. Pod sam koniec mówi, że spisał to, co tu spisał, żeby odbiorcy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i aby wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To przesłanie tej Ewangelii jest spójne, podobne do pozostałych trzech, ale jest ona wyjątkowo głęboka, wyjątkowo opisuje pewne tematy, nawet na tle nie tylko Ewangelii, ale całego Nowego Testamentu. I tak z lotu ptaka, zanim jeszcze wejdziemy w jej treść, widzimy, że ona zaczyna się znanymi słowami, prologiem, który pokazuje, iż początek dzieła Jezusa, które tutaj poznajemy, nie zaczyna się teraz, nie zaczyna się 2000 lat temu, ale zaczyna się na początku stworzenia świata. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo dla Niego i przez Niego wszystko powstało. I później mamy podróże, życie, nauczanie Jezusa, które jest potwierdzane cudami. Jan nazywa je znakami, jakby one miały właśnie podkreślić, pokazać coś. Jest ich sześć. Mamy ważne i głębokie nauczanie Jezusa, w którym odkrywa to, kim On jest. I od 13 rozdziału, prawie że w połowie, służba Jezusa dobiega końca już prawie że. Rozpoczyna się ostatni tydzień Jego życia. Mamy ostatnią wieczerzę, długą rozmowę Jezusa z uczniami, następnie pojmanie, śmierć i zmartwychwstanie. Gdzieś nawet słyszałem, że ta ostatnia sekcja, niektórzy dzieląc sobie tę księgę, nazywają ją księgą chwały. Tak wzniosła jest ta rozmowa. No i epilog, czyli ostatni rozdział, to rola Piotra i apostołów Jana. Więc te 21 rozdziałów spróbujemy sobie dzisiaj uchwycić, skupiając się na stwierdzeniu, które pojawia się w tej księdze bardzo często. Stwierdzeniu, które Jezus mówi sam o sobie, o imieniu, które sobie nadaje, które może za pierwszym razem wcale by nas nie uderzyło. Ale gdy pojawia się po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny, musimy się mu przyjrzeć, bo Jezus nazywa się tutaj imieniem Ja Jestem. Prześledzimy je sobie i zastanowimy się, jakie wnioski z tego dla nas płyną, myśląc o tym cały czas, kogo ja w życiu uwielbiam. A więc w 8 rozdziale
Jezus właśnie nazywa się tym imieniem. 8 rozdział, tam od razu sobie wskoczymy. Nie jest to po raz pierwszy, kiedy Jezus mówi o sobie, ja jestem, ale ten rozdział jest szczególny, bo Jezus mówiąc to, spotyka się z bardzo szczerą, dosadną reakcją słuchaczy Jego. Już wcześniej, w rozdziałach poprzedzających ten, nauczyciele, tak można powiedzieć, elita religijna, która gdzieś tam się kręci dookoła, już chce Jezusa zatrzymać, chce Go może przesłuchiwać, może już niektórzy myślą o tym teraz, żeby Go zabić. A Jezus dorzuca jeszcze do pieca. Czytamy Jana 8:23. On ciągnął dalej. Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Umrzecie w swoich grzechach. Pytali go zatem, kim ty jesteś? I czytamy parę wersów dalej. Jezus powiedział im, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. Więc pomimo tej niechęci tych faryzeuszów, tej elity religijnej, pomimo tego, że Jezus zdaje się być prostym człowiekiem z prostego małego miasta, z prostej rodziny, ludzie zaczynają poprzez te znaki, cuda, poprzez to, co naucza, wierzyć w Niego. I Jezus używa tutaj tego zwrotu i tytułuje się słowami ja jestem. I te słowa ja jestem, no, brzmią normalnie dla nas, prawda? Ja jestem Łukasz, ja jestem mężem Oli, ja jestem tatą, no i tam mógłbym wymieniać dalej, prawda? Z drugiej strony Jezus używa tego zwrotu w sposób nietypowy. I Żydzi uwierzyli, ale dopiero zaraz do nich dotrze, co Jezus tak naprawdę powiedział. Czytamy dalej. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? A więc Jezus do tych, którzy uwierzyli, przemawia wiedząc, jaka jest ich ta wiara, w co rzeczywiście oni uwierzyli. I mówi, że potrzebują oni wytrwać w Jego Słowie, że potrzebują prawdy, która ich wyzwoli. Jakby sugeruje im, że nie są wolni, że nie znają jeszcze tej prawdy. I to ich szokuje. My nie jesteśmy niczyimi niewolnikami, mówią. Ty nie porównuj nas do naszych ojców, którzy byli na wygnaniu w Babilonie. My jesteśmy wolni, żyjemy tu w ziemi obiecanej. To jest prawdą, rzeczywiście. Nie jesteśmy pod niczyją władzą, mówią. Co nie jest prawdą. No ale okej, wybaczmy im. Oni mówią, my jesteśmy potomkami Abrahama. My mamy to dziedzictwo. My nie potrzebujemy prawdy. Nie potrzebujemy zawierzyć komuś. My już zawierzyliśmy, my już to mamy. My nie musimy się przepisać na judaizm. Zbawienie już jest tu, u nas. Przyjmują oni Mesjasza, ale chyba nie takiego, jakim jest Jezus. Raczej chcieliby Mesjasza, który no, utwierdzi ich w tym, w co już wierzą. Albo może będzie lepszym królem, niż jest właśnie władający tam w tamtym okresie Herod. Chcą Mesjasza, który może będzie lepszy niż arcykapłani, czy ktokolwiek tam zarządza, ale nie chcą chyba takiego Mesjasza, jakim jest Jezus. I Jezus pod koniec tego rozdziału, do tego pochodzenia od Abrahama, na które oni się powołują jako ich argument w tej rozmowie, odwołuje się i mówi, Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczy mój dzień. Zobaczył go też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego, nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Wówczas Jezus powiedział, ręczej zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Tutaj dociera do nich to, co Jezus mówi. Ten człowiek, który z nimi rozmawia, nazywa się kimś, kto jest ponadczasowy, kto jest wieczny, kto istniał zanim był ich praojciec Abraham. On wskazuje na swoje źródło władzy, nauczania, jako na pierwotne w stosunku do obietnic, jakie były dane Abrahamowi, temu, który daje w ich głowach początek Izraelowi, który w ich głowach jest narodem wybranym, więc w ich głowach to już jest to. Jezus tytułuje się słowami, które sprawiają, że oni ich chwytają za kamienie i muszą go zabić, bo w ich mniemaniu bluźni. W Księdze Wyjścia Bóg tytułuje się w rozmowie z Mojżeszem, jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem posłał mnie do was.
W Izajasza wielokrotnie ten zwrot się pojawia. Tak mówi Pan Król Izraela i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów, ja jestem pierwszy i ja ostatni, oprócz mnie nie ma Boga. To jest to znane JHWH. Jahwe, jestem, który jestem, którego grecki odpowiednik to ego eimi, którym Jezus się tu tytułuje. My może nie potrafimy do końca się w to wczuć, bo dla nas Bóg się rodzi, moc truchleje, jest czymś znanym, ale dla nich to jest informacja o tym, że on bluźni, bo tytułuje się Bogiem i chcą go zabić. Ale myślę, że pomimo, iż nie jest to dla nas szokująca informacja, to, że Jezus tytułuje się Bogiem, nazywa się Bogiem, nazywa się Jestem, który jestem, to niekoniecznie oznacza, że my i cała nasza kultura, która wspólnie śpiewa Bóg się rodzi, moc truchleje, przyjmuje Mesjasza. Myślę, że nasza kultura chętniej byłaby w stanie przyjąć Jezusa, jeśli rzeczywiście jest Mesjaszem, ale takim, wiecie, Mesjaszem przez małe M, może Bogiem przez małe B, takim, no co coś tam doda, dopowie, dorzuci, zachęci. No rzeczywiście jest wzniosłym przykładem poświęcenia i warto czerpać od niego przykład poświęcenia. I tyle. Ale jeśli on mówi, że jest Bogiem, że jest jedynym i ostatecznym zbawcą, to się nie będzie podobać temu światu, w którym jesteśmy. Pytanie, czy to na pewno podoba się nam. Łatwo nam jest zdeklarować się, że uwielbiam Boga, że chcę Go wielbić, że On jest Mesjaszem. Może nawet potrafimy posługiwać się tymi właściwymi słowami, właściwymi zwrotami, doktrynalnie poprawnymi. Może mamy właściwy obrządek czy rytuał, ale czy na pewno pasuje nam ten Mesjasz, Jego nauczanie, Jego postawa? Czy nie uwiera nas to, do czego Jego życie nas popycha? Czy nie uwiera nas to czasami, jak jasno On postawił tę sprawę, idziesz za mną, Panem, albo nie ma dla ciebie życia? Pomyśl o tym. Jakiego Mesjasza ty byś chciał? Jakiego Mesjasza myślisz, że potrzebujesz? Ratunku od czego myślisz, że potrzebujesz? Albo może ratunku do czego? I to, w jakiego Mesjasza ja wierzę, to, jakiego Mesjasza ja pragnę, to, jakiego Mesjasza chciałbym ja zaakceptować, nie ujawni się tu dzisiaj, teraz, na tym nabożeństwie raczej, to się ujawnia w mojej codzienności, w mojej powszedniości. W tym, kogo słucham, w tym, czym się karmię, w tym, o czym myślę, w tym, czego pragnę. Inaczej mówiąc, w tym, co lub kogo uwielbiam moim życiem. To pokazuje, kto naprawdę, co naprawdę jest moim Mesjaszem. Ale jeśli uchwycę się tego, kim jest Jezus, tego, co uczynił, tego, że On mógł w każdej chwili zatrzymać tę misję, do której posyła Go Ojciec i którą On przyjmuje. Spójrzmy na 18 rozdział Jana od 3 wersetu. Gdy Jezus zostaje wydany, Judasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszedł tam z pochodniami, z lampami i z bronią. Jezus natomiast, świadom wszystkiego, co miało go spotkać, wyszedł do nich i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Jezus na to, to ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy zatem powiedział im, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. On mógł powiedzieć stop. On mógł wezwać oddział aniołów albo w pojedynkę zatrzymać to, ten krzyż, który nadchodził. Ale wypełnia swoją misję Bożego ratunku, misję miłości do zgubionego świata, słowo, które stało się ciałem. Bóg, który stał się człowiekiem, umiera w moje miejsce. I jeśli przychodzę do Niego jako do Mesjasza, to ja nie przychodzę wybierać tego, co mi się akurat podoba w tym, co on mówi, w tym, jak on poukładał tą historię świata i w tym, co on chce od mojego życia. Ja nie odnoszę się do Jezusa czasem. To nie jest religijna sfera mojego życia. Ale jeśli przychodzę do Niego i przyjmuję Go tym, kim On jest, Jego osoba, Jego słowo, Jego obecność wypełnia wszystko. Moje serce wyrywa się do uwielbienia Jego. I tu przechodzimy do drugiej myśli dzisiaj. Do tego, że właściwa relacja prowadzi do właściwego uwielbienia. I pierwszym w tej Ewangelii, jak widzicie, pewnie skaczemy po Ewangelii Jana, jak ktoś się jeszcze nie zorientował.
to jest właściwy moment, żeby się zorientować. Jednym z pierwszych miejsc, gdzie Jezus do tego imienia Ja Jestem się odnosi, to jest rozmowa Jezusa z kobietą przy studni. W samo południe Jezus spotyka się z Samarytanką, wbrew normom kultury otwiera temat. I w pewnym momencie ona zadaje pytanie, bo jesteś nauczycielem, gdzie mamy wielbić Boga? W Jerozolimie tak jak Żydzi, czy na tej górze tak jak Samarytanie? I Jezus odpowiada, że w tym momencie Żydzi mają pełniejszy obraz, ale nadchodzi moment, a tak naprawdę już nadszedł, kiedy to wszystko się zmienia. Nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła. To jest Jana 4,23 i dalej. Gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, no wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Prawdziwi czciciele będą wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Nie liczy się zewnętrzna forma, nie jest kluczowe miejsce, wystrój tego miejsca, jakiś rytuał. Liczy się to, co jest w środku, bo Bóg nie jest figurką, która stoi w miejscu A lub B, w sali, która jest wystrojona w taki albo w taki sposób i tam trzeba przyjść i tam dopiero do Niego można mówić. Bóg nie jest zamknięty za jakimiś drzwiami, ale jest duchem, który jest wszechobecny. Tylko w duchu możemy go wielbić. Ale jesteś Bogiem doskonałym. Tylko w prawdzie jesteśmy w stanie go wielbić. I tutaj temat, który on przed Samarytanką tak, można powiedzieć, delikatnie uchyla, gdy siada z uczniami do stołu 14 rozdziału, poszerza i pogłębia. I mówi, ja jestem drogą, to jest 14,6, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Ja jestem, mówi Jezus, drogą, jedyną drogą do Ojca, jedynym pośrednikiem, który jest w stanie przeprowadzić was do Boga. Wypełnieniem zapowiedzi, wypełnieniem tych wszystkich obrządków, które pokazywały, że coś trzeba przejść, żeby dojść. Tylko przeze mnie jesteście w stanie wielbić Boga naprawdę, mówi Jezus. Ja jestem prawdą, ja objawiam Boga naprawdę. Prawdziwego Boga można zobaczyć, gdy widzi się mnie. Nie fałszywkę, nie podróbkę. Ja jestem życiem. Ja wypełniam zapowiedzi życia wiecznego, które daje Ojciec. Ja jestem w stanie wam to życie zapewnić, je podtrzymać. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I tą teologiczną prawdę Jezus poszerza. W 16 wersecie mówi, ja będę natomiast prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Jezus mówi, że nie zostawia uczniów samych na pastwę losu do życia o własnych siłach. Mówi, że gdy wypełni swoją misję, to pośle ducha do uczniów, pośle pocieszyciela. I tak jak Boga Ojca, tak samo tego pocieszyciela, nikt nie widział podobnie, ale mówi, że już przebywa wśród nich. Gdzieś z tyłu głowy może uczniowie kojarzą te wszystkie teksty, które mówią o osobie i o dziele Ducha Świętego, który pojawiał się w Starym Testamencie. Ale Jezus mówi coś wyjątkowego. Mówi, że ten Duch będzie w nich. I Jego rola, tego Ducha, pokrywa się trochę z rolą Ojca i Syna. Tak samo jak Ojciec i Syn, jest to Boża obecność. Jest on nazwany Duchem Prawdy, podobnie do tytułu, który Jezus sam sobie nadaje. Ale równocześnie jest kimś innym. On ma być we wnętrzu uczniów w sposób stały, w sposób szczególny. W 16 rozdziale czytamy, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Jezus ostatecznie łączy służbę tych trzech osób, które są z uczniami. Każda inaczej, w innej roli, ale wszystkie trzy aktywne. Syn przekazał słowo Ojca, posłany przez Niego, wypełnia plan. Gwarantuje Syn uczniom Ducha, który sprawia, że Bóg jest z nimi. Tak jak tą obecnością Boga na ziemi był Jezus, teraz będzie Duch w nich. I ten Duch działa, mówi, prowadzi zgodnie z tym, co przekazuje Syn, co przekazał Ojciec. Dlatego mówimy czasami, że prawdziwe uwielbienie to uwielbienie Ojca przez Syna w duchu.
to uwielbienie Ojca przez Syna w Duchu. Bo wyjęcie roli jednej z trzech osób czyni ten obraz niekompletnym. Uwielbienie Ojca bez Syna jest odrzuceniem ostatecznego boskiego objawienia. Boga w ciele, który przyszedł, który nam się przedstawił, który nam się objawił. Uwielbienie przez Syna, ale bez roli Ducha, to uwielbienie, które płynie we właściwą stronę, przez właściwą drogę, można powiedzieć, ale z niewłaściwego źródła, ze mnie, z moich sił. Z tego, że ja się w sobie zbieram, aby Boga uwielbić i czcić. A nawet życie w Duchu, gdy chcę być taki jak Jezus, który nie jest skupiony, który nie skupia mojego wzroku na Ojcu, jest to życie niekompletne. To Bóg we mnie, który prowadzi mnie do Mesjasza, ale mój wzrok nie jest kierowany ponad to, co na tej ziemi. Ojciec przemówił przez Syna, Syn posłał Ducha, który przemawia, kieruje, jest Bożą obecnością w nas. I w ostatnim akcie przed pojmaniem, w 17 rozdziale, Jezus modli się ze swoimi uczniami. Czasami ten fragment nazywany jest modlitwą arcykapłańską. Ona jest wzniosła, taka można powiedzieć prorocza z serca o uczniów. I pisze tam takie słowa. Na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Sens życia to poznanie Boga i Jezusa, który objawia Boga. Sens życia to poznanie Boga. Myślę, że sens każdej relacji to poznanie drugiej osoby. I oczywiście żyjemy w świecie, w którym nie jest tak, że nasze relacje są doskonałe, ba, często są totalnie gdzieś tam poniszczone. I często my wchodzimy w relacje, czy jesteśmy w relacjach, w których nasz cel, nawet ten niewypowiedziany, to jest osiągnąć coś dla mnie. To wypełnienie moich potrzeb, to realizacja moich pragnień. Ale jak się nad tym zastanowimy, to istota bycia z kimś, czy to w małżeństwie, czy to w rodzinie, czy w przyjaźni, czy nawet w relacjach w kościele, które mamy, istota bycia z kimś to poznanie drugiej osoby. To nie jest przedstawienie siebie, wygadanie się, skupienie uwagi na mnie. Taka relacja nie ma szansy przetrwać, nie ma szansy rozkwitać. Istota bycia z kimś to skupienie uwagi na tej drugiej osobie. I widzimy to. Widzimy, kiedy w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźni się układa, a kiedy nie. Widzimy to, że zbliżamy się do tej boskiej doskonałości wtedy właśnie, kiedy obie strony, nie swoje, ale ponad to, co ich, kładą to, co drugiej strony, drugiej osoby. Kiedy nie chcą się wygadać, ale chcą poznać. Które nie chcą coś wziąć, ale chcą dać. Nie chcą mówić o sobie, ale chcą widzieć tą drugą osobę. Jeśli coś się układa, to dlatego. I Bóg w relacji z nami właśnie tego chce. On zna nas i mówi, poznawajcie mnie. Słyszałem kiedyś takie zdanie, które myślę, że jest bardzo celne. Szczególnie jest celne, gdy się spojrzy na tą wypowiedź Jezusa od 13 do 17 rozdziału. I brzmi ono, że właściwa teologia prowadzi do właściwego uwielbienia. Czyli właściwe zrozumienie Boga prowadzi do tego, że oddaję Mu chwały w sposób należyty. Że gdy Go znam coraz lepiej, chwalę Go coraz głębiej. Im głębiej Go znam, tym głębsze będzie moje uwielbienie. I forma, okoliczności, miejsce, one mogą gdzieś tam może o to wspierać, ale istotą jest poznanie tego, którego wielbię. Ale ja bym podsumował te kilka rozdziałów trochę inaczej i powiedział, że właściwa relacja prowadzi do właściwego uwielbienia. Właściwa relacja. I oczywiście to się łączy z poznaniem Boga, ale myślę, że to wykracza poza to. Poza rozum, poza świadomość pewnych doktryn czy faktów. I myślę znów, że mamy różne umysły. Niektórzy z nas są intelektualistami, którzy książki teologiczne pochłaniają sobie do śniadania i
pławią się w dyskusjach. Bardzo łatwo im przychodzi, żeby się uczyć, pogłębiać, poznawać. Jak jedne studia teologiczne mają, to jeszcze łapią sobie dodatkowe rzeczy z boku. Inni z nas czasami prostą myśl muszą przeczytać kilka razy, żeby dobrze uchwycić, co tam rzeczywiście jest zapisane. Mamy problem może z tymi wzniosłymi sprawami i gdy słyszymy słowo teologia, to gdzieś tam od razu czujemy jakiś mały ból albo od razu przestajemy słuchać, bo to nie dla mnie po prostu. I to nie jest tak, że jedni albo drudzy lepiej lub gorzej wielbią Boga. Myślę, że musimy być świadomi tych naszych może różnic czy naszych preferencji i z jednej strony nie ekscytować się samą suchą nauką, wiedzą, informacją, a z drugiej strony nie zadowalać się tym, że przecież wielbię z serca, więc nie rozmawiajmy o tej teologii. Właściwa relacja, duch we mnie, poznawanie słów Syna, przychodzenie do Ojca. Pragnienie poznawania Go coraz bardziej, coraz głębiej, słuchania Go coraz lepiej, prowadzi do właściwego uwielbienia. Do życia ponad te znikome, przemijające rzeczy. Do oddania chwały temu, który na to zasługuje. Więc jeśli poznałem prawdziwego Mesjasza, chcę Go uwielbić. A jeśli chcę Go uwielbić właściwie, to będę budował właściwą relację z Nim. Nie jest to odkrywcze, jestem tego świadom. Ale myślę, że odkrywcze może być dla nas dzisiaj, jeżeli podejdziemy do tego poważnie. Jeśli poważnie w naszym życiu podejdziemy do poznawania Boga w Jego Słowie. Nie do czytania dla czytania, ale szukania tego, kim On jest. Nie do myślenia o tym, co to mówi dla mnie, o mnie, do mnie, ale szukanie tego, kim jest On. Jeśli poważnie podejdziemy do trwania w modlitwie, do pytania Go stale, jak żyć, jak działać, jak się w jakiejś sytuacji odezwać, jak się w jakiejś sytuacji zachować, przedkładać Jemu rzeczy małe i duże. Jeśli podejdziemy poważnie do służenia innym w miłości, tak jak On to nakazał, do służenia nie tam, gdzie jest to łatwe, przyjemne, się to opłaca, ale służenia w myciu nóg, jak Jezus. Budowanie właściwej relacji będzie prowadziło do właściwego uwielbienia. I ostatnia myśl dzisiaj. Uwielbienie Boga to zaufanie, że On zaspokoi moje potrzeby. Można powiedzieć, to zaufanie, że On jest. To poznanie Go, ale to sprawa wewnętrzna. Wewnętrzna, to sprawa serca. W 6 rozdziale mamy sytuację pewnie znaną, gdy uczniowie są na łodzi, Jezusa nie ma z nimi. Jezioro, czytamy, burzyło się, smagane silnym wiatrem. Uczniowie, którzy znają to jezioro i znają fach rybołówstwa, nie po raz pierwszy siedzą na łodzi, boją się. Wtedy, a pokonali już 25 lub 30 stadiów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się. Nie tylko jest sztorm, ale jeszcze ktoś idzie. Jeszcze jakiś człowiek idzie po wodzie, idzie w ich stronę. Ja też bym się bał. Lecz On odezwał się do nich. To ja jestem. Przestańcie się bać. Tak naprawdę to ostatnie zdanie moglibyśmy sobie zapisać i z Nim się budzić o każdego poranka. To ja jestem. Przestańcie się bać. W tym sztormie, który uczniów dopadł, oni nie potrzebowali przede wszystkim lepszej pogody, więcej sił, łodzi ratowniczej. To wszystko oczywiście byłoby dobre, ale oni ponad tym potrzebowali świadomości tego, że z nimi jest Mesjasz, że z nimi jest jestem, który jestem, że z nimi jest On. Jezus przedstawia się na wiele sposobów. Dalej w 6 rozdziale mówi: ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. On jest pokarmem, który zaspokaja nasze potrzeby. On jest odpowiedzią na pragnienia, które mamy. W 8 rozdziale mówi: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I potrafimy się utożsamić z tą perspektywą ciemności przed nami. Ciemności w tych planach, nawet o przyszły rok. Co będzie? Nie wiemy. A nawet jeśli próbujemy sobie wyobrazić, co będzie, to scenariusze, które sobie układamy, nie są scenariuszami kolorowymi, fantastycznymi, radosnymi. Bardzo często są ciemne. I Jezus w tej ciemności mówi, że On jest światłem. Że On tą ciemność będzie rozświetlał. Że On będzie pomagał pośród wielu rzeczy, które ten wzrok zaciemniają, widzieć
jak mamy żyć, gdzie mamy iść. Ta niepewna, ciemna przyszłość, ona nie znika, ale ona przestaje być straszna. Nie dlatego, że On mówi, że wszystko się poukłada tak, jakbyście chcieli, ale mówi, ja jestem. Przestańcie się bać. I w 10 rozdziale mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz zna swoje stado, zna jego potrzeby. Dobry pasterz prowadzi je przez ciemne doliny, przez trudne okresy podróży, przez wyzwania, które się pojawiają i będą się pojawiać, ale prowadzi na zielone pastwiska, do odpoczynku, do wodopoju, do bezpieczeństwa. Ale Jezus nie mówi, że jest dobrym pasterzem, kropka. On mówi, że jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za swoje owce. I z naszej perspektywy On już dokonał tego, co najważniejsze. Słowa nie bójcie się Jezusa, słowa zatroszczę się o was, słowa znam was, słowa zatroszczę się o wasze potrzeby, one mają pokrycie w Nim. One mają pokrycie, bo On umarł i zmartwychwstał, dając nam życie wieczne. Uwielbienie Boga, Ojca przez Syna w duchu, to zaufanie, że On się o mnie troszczy. Że Jemu nie wymknęło się nic spod kontroli. Że On mnie zna, że On zna odpowiedzi na moje potrzeby, że mogę działać bez presji tego, że ja muszę ogarnąć, z poczuciem pokoju, że On jest moim pasterzem, że On jest ze mną. Pomyśl, kiedy to zaufanie w Jego dobroć, w Jego troskę, w Jego opiekę ucieka? Kiedy nie ufasz? Kiedy szukasz odpowiedzi w sobie, a nie w Nim, w swoich siłach, a nie w Jego, w pokarmie, który sam sobie możesz zapewnić, a nie w Jego, w wodopoju, do którego sam pójdziesz, a nie w tym, którym jest On. On mówi, ja jestem Mesjaszem, potrzebujesz ratunku, ratunku, nie drobnej zmiany, ale ratunku. I ja go przynoszę. On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Sens życia to poznanie Boga, to uwielbienie Go w duchu i w prawdzie. Przychodź do Boga przeze mnie, prowadzony przez Ducha, którego posłaliśmy. I On mówi, ja jestem, przestańcie się bać. Ja rozświetlam drogę, ja karmię, ja jestem pasterzem i kładę za nie życie. Czy w to ufam?